Ślęża to góra niedaleko Wrocławia o wysokości 718 metrów nad poziomem morza. Idealnie nadaje się na jednodniowy wypad z rodziną. Można na nią wejść z przełęczy Tompadła, gdzie można zaparkować samochód. Wygodna, żółta trasa w 45 minut zaprowadzi nas na szczyt. Z powrotem można wrócić na przełęcz dość trudnym szlakiem niebieskim. Tajemnicza ślęża od setek lat przyciągała wędrowców i poszukiwaczy, a także turystów. Dla ich potrzeb powstało na szczycie drewniane schronisko i gospoda. W 1908 roku oddano do użytku murowane większe schronisko, które służy do dzisiaj. Pod koniec lat 50. XX wieku na szczycie zbudowano maszt telewizyjny, który jest widoczny z daleka. W ten sposób Ślęża stała się bardzo charakterystycznym punktem krajobrazu Dolnego Śląska. Z pogańskim kultem prawdopodobnie związane są rozrzucone w okolicy kamienne rzeźby. Postać z rybą, niedźwiedź, mnich, grzyb. Na samym szczycie Ślęży znajduje się natomiast niedźwiedź zwany też dzikiem. Świątynia na Ślęży istnieje już od XII wieku. Ale w tym miejscu i w tym kształcie istnieje od 1852 roku. W latach 2004-2006 wykonywano tam prace archeologiczne, które zostały porzucone, w wyniku czego ściany kościoła groziły zawaleniem. W 2012 roku kościół przeszedł pod opiekę parafii w Sulistrowicach. Kilkuletnie prace uratowały kościół. Obecnie w niedzielę i święta odbywają się tam regularne msze święte. Nowy rok na Ślęży wita zwykle około 3000 osób, a w kościele odprawiana jest wtedy Eucharystia. Na lewo od kościoła stoi wieża widokowa, z której rozciąga się wspaniały widok na Dolny Śląsk. Na całym masywie Ślęży są liczne ślady gospodarczej aktywności ludzi w przeszłości. Ślady wydobywania bloków granitowych, z których wykonywano kamienie żarnowe. Pozostałości po osadzie kamieniarskiej. Kopalnie po poszukiwaczach złota. Przy dobrej pogodzie widać Wrocław. Dokładnie pomiędzy kościołem a masztem. Zejście niebieskim szlakiem jest trudniejsze, ale za to daje więcej satysfakcji z wędrówki.